Osobiste nawrócenie. Nauczanie domowe. 9 marca. Księga proroka Jonasza, rozdział 3, wersety od 1 do 10. Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami. Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które ja ci zlecam. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym, na 3 dni drogi. Począł więc Jonasz iść przed miasto 1 dzień drogi i wołał, i głosił. Jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego. Doszła ta sprawa do króla Niniwy. Wstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, oblókł się w wór i siadł na popiele. Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzono i ogłoszono w Niniwie, co następuje. Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją. Niech oblokną się w wory, niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy odwróci się od swego złego postępowania i od nieprawości, którą popełnia swoimi rękami. Kto wie, może się odwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu, a nie zginiemy. Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swego złego postępowania i ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić i nie zesłał jej. Mieszkańcy Niniwy są typowym przykładem autentycznego nawrócenia. Najpierw zauważamy to, że nawrócenie dotyczy każdego, bez względu na to, kim jest. To ja mam się nawrócić. Dodajmy tu, że pierwszy ma się nawrócić prorok, bo czytamy, że Bóg musiał drugi raz do niego przemówić, bo za pierwszym razem nie chciał wykonywać Bożej woli. Nawrócenie dotyczy wszystkich, od proroka po kogoś, kto jest nieznającym Boga i żyjącym bez Jego świadomości. Wszyscy powinniśmy się nawrócić i wszyscy mają to zadanie wykonać jako Boże zlecenie. Po drugie, łatwiej jest to zrobić, gdy inni dają przykład, gdy to jest swego rodzaju społeczne działanie, kiedy robimy to razem. I tak się też tutaj stało. To mocne wołanie Jonasza przekonało serca bardzo wielu ludzi w tym mieście. Bardzo wielu osób, które podjęły to. Kiedy zatem ty podejmujesz jakiś czyn pokutny, to być może będziesz takim przykładem, będziesz takim świadectwem, które zachęci, pomoże też innym podjąć takie działanie. Przy czym nie ty masz wymuszać, ale ty możesz być wsparciem dla tych, którzy też nawrócenia potrzebują. Po trzecie, znak i gest, który jest podjęty w ramach tej pokuty, wyraża pragnienie serca. Tu mamy tę wersję ubrania się w sposób szczególny, umartwienia swojego ciała. I zwróćmy uwagę, że to się stało, że takie znaki, takie gesty mieszkańcy podejmują. Ale co ciekawe, mieszkańcy ogłosili i zarządzili post. Czyli ta grupa przekonana przez proroka. Ci mieszkańcy podjęli się tego dzieła. I w tym momencie nie był to dekret królewski. Jakbyśmy się spodziewali, i tak jak niektórzy dzisiaj chcieliby to rozwiązać. Tu w tym miejscu, w tym etapie tego procesu, król nie ma wydawać dekretu. Król ma dać przykład. I tak się też stało. To jest kolejność. Grupa ludzi podejmuje ten post. Podejmuje dzieło, które jest głoszone przez proroka. Dochodzi ta wiadomość do króla. On sam daje przykład. On sam się tego podejmuje. On sam się nawraca. I dopiero wówczas wychodzi dekret, który nakazuje jasno, robimy tak, a tak, w ten sposób pościmy, pokutujemy i nawracamy się. Nie dekret króla nawróci ludzi.
Nawrócić ludzi może tylko głos Boga i decyzja każdego osobista co do nawrócenia. Gdyby ci ludzie tylko opierali się na dekrecie, gdyby tylko wykonywali jakiś gest, jakiś znak, jakąś czynność, to nie jest nawrócenie. Żaden dekret nie nawróci człowieka. Tylko wewnętrzne działanie, skruchy, pragnienie zmiany życia, to jest motor napędowy autentycznego przekształcenia wnętrza ludzkiego. Jeszcze bardzo ważna jedna uwaga. Widzimy, jak bardzo ci ludzie czują się odpowiedzialni za miasto. To wołanie brzmiało: Niniwa zostanie zburzona. Każdy mógł powiedzieć: to ja się wyprowadzę, to ja pójdę gdzie indziej. Ci ludzie czują się odpowiedzialni. Ja będę pokutował. Nie wiem, jaki będzie skutek. Nie wiem, czy ode mnie zależy całe miasto. Pewnie nie, ale ja chcę pokutować. Ja chcę się zmieniać. Te społeczne konsekwencje, skutki pewnie będą. Nie wiem jakie, ale ja się czuję odpowiedzialny, aby w tym mieście nawrócenie stało się moim udziałem. I ostatnia uwaga. To wołanie brzmiało: odwróćcie się od swego złego postępowania. Każdy sobie zdał sprawę, co złego robił. I odwraca się od tego, zmienia to. Porzućcie bezprawie, które wprowadzaliście własnymi rękami. Ci ludzie musieli przeprowadzić naprawdę głęboką refleksję i radykalną zmianę. Ja do tej pory to robiłem. Ja byłem na przykład nieuczciwy w handlu. Ja na przykład wydawałem niesprawiedliwe wyroki. Ja na przykład mówiłem źle o innym, a teraz to zmieniam, odwracam się od tego. Zmień to, co jest w zasięgu Twojej ręki, co jest możliwe do zmiany. Nie zmieniaj wszystkich naokoło. To oni się powinni zmienić, to on powinien wydać taki dekret, to tamten powinien inaczej coś urządzić. Jaki był skutek? Niedola nie dotknęła tego miasta. Niech w tym osobistym nawróceniu błogosławi Cię ten, który pragnie Twojego szczęścia. Ojciec, Syn i Duch Święty.